Nabożeństwo pierwsze. Brother Jankowski spoke to me. Brat Jankowski powiedział mi. With some concern that you had some questions about teaching that the God does not kill. Powiedział mi, że macie pewne pytanie związane z tym, czy Bóg zabija, czy nie. When you listen to my lecture. Gdy słuchacie moich wykładów. We are now understanding Scripture and Jesus. To teraz zaczynamy rozumieć Pismo Święte in totally different dimension. I dostrzegamy obraz Jezusa w innym wymiarze. Yeah. See, we just learned the true meaning, definition of the event. Tak więc zrozumieliśmy, jaka jest właściwa definicja zemsty. It is different meaning. I widzimy, że to może mieć inne znaczenie, niż nam się wydawało. You cannot argue. Nie możecie spierać się. Does God avenge or doesn't avenge? O to, czy Bóg się mści, czy nie. That's a wrong argument. To nie o to tu chodzi. When you don't know the meaning of the avenge. Jeśli nie znacie tego, jakie jest znaczenie zemsty. Right? Prawda? And when you don't know the meaning of the wrath. A gdy nie wiecie, jakie jest znaczenie gniewu Bożego. You cannot understand the Roman chapter 12. To nie możecie zrozumieć 12 rozdziału Listu do Rzymian. When God said, do not avenge yourself. Gdy Bóg mówi, nie mścicie się sami. Leave up to God's wrath. Ale zemstę mi pozostawcie. Then God says, I wtedy Bóg mówi, love your enemy. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. Does God angry or not? Czy Bóg odczuwa tu złość, czy is this right argument? Gniew? Czy w ten sposób mamy argumentować? We must know what God's anger is. My musimy wiedzieć, czym jest ta Boża złość, gniew Boży. Without knowing the true definition of the God's anger. Ale bez znajomości właściwej definicji tego, czym jest gniew Boży. It is futile to argue that whether God gets angry or not. Jest czymś bezsensownym spierać się o to, czym jest ten gniew Boży. If you don't know what is a killing means. Jeśli nie wiecie też, czym jest to zabijanie. Or destruction means. Albo zniszczenie. Then we argue that wtedy God destroys or God kills. Spierać się, czy Bóg zniszczy, czy zabije. It's a bad argument, only divide the church. I tego typu kłótnie tylko powodują podziały w Kościele. We have to come to the right understanding of the word killing. Dlatego musimy znaleźć właściwe zrozumienie słowa zabijać. See, sinner is going to be killed. Grzesznik przecież ma być zabity. Sinner is going to be destroyed. Ma być unicestwiony. How? W jaki sposób? A sinner is actually destroying themselves, right? Grzesznik tak naprawdę sam siebie unicestwia. Because the nature of sin is destruction. Ponieważ natura grzechu to destrukcja. The nature of sin is death. To właśnie dlatego, że śmierć jest naturą grzechu. But how God destroys sinner? To w jaki zatem sposób Bóg unicestwia grzesznika? When God appears before sinner, gdy Bóg objawi się przed grzesznym człowiekiem, sinner is destroyed. To wtedy ten grzesznik jest unicestwiony. It's clear. To jest jasne. So that's what it means by God kills. To znaczy, że właśnie o to chodzi w tym stwierdzeniu, że Bóg zabija. The only way sinner can survive before God is. Grzesznik może przetrwać, przeżyć w obliczu Boga. How can a sinner survive with God? Tylko w jaki sposób? You know, if you look at the book of Exodus. Gdy czytamy drugą księgę Mojżeszową. Moses says. To Mojżesz powiedział. Show me your glory. Pokaż mi swoją chwałę. I think it's Exodus chapter 32 or somewhere. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 32. What was God's answer? Jak Bóg odpowiedział na to pytanie? It was after Moses was pretty much well matured spiritually, you know. To było w czasie, kiedy Mojżesz był człowiekiem dojrzałym duchowo. Okay. Moses was not in the beginning of the faith. To nie był jakiś początek drogi wiary Mojżesza. He experienced God a lot. On doświadczył już Boga w dużej mierze. Więc Mojżesz powiedział, pokaż mi swoją chwałę. Jak Bóg zareagował na to? Czy znaleźliście ten fragment?
I think it's Exodus 33 or 32. Myślę, że to jest 33 lub 32 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Or maybe 34. 33 rozdział, wiersz 17. What's God's answer? 33. Wiersz 18. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I 19. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Even Moses will be destroyed, right? Nawet Mojżesz mógłby być unicestwiony w takim wypadku. I wiersz 20 jeszcze przeczytajmy. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. If Moses see the glory of God. Gdyby Mojżesz zobaczył chwałę Bożą, so God says what? Zginąłby, więc co powiedział Bóg? There is a cleft in the rock. Że jest takie miejsce przy skale, rozpadlina w skale. I'll put you in the cleft of the rock. Umieszczę cię w tej rozpadlinie. Then I'll cover your eyes with my hand. A następnie zakryję Twoje oczy moją ręką. Then my glory will pass. I wtedy moja chwała przejdzie obok Ciebie. You can see my back, i zobaczysz mnie z tyłu, but not my face. Ale nie zobaczysz mojej twarzy. What does it mean? Co to oznacza? See, this is a beautiful thing. Jest w tym również piękno. You know, it sounds like a silly story, isn't it? Yeah. To robi wrażenie jakiejś takiej niezbyt mądrej historii. Why Moses has to be in the cleft of the rock? Dlaczego Mojżesz musiał znaleźć się w tej rozpadlinie skalnej? That's right. No właśnie. Jesus is the rock. Jezus jest skałą. What kind of rock Jesus is? Jaką skałą jest Jezus? Jesus is a rock with a cleft. Jezus jest tą skałą z rozpadliną. We sinner must be in this cleft. My, grzesznicy, musimy znaleźć się w tej rozpadlinie. Then we see God. I wtedy możemy zobaczyć Boga. Amen. Yes. That's what it means. To właśnie takie jest to znaczenie. I wtedy to oznacza, że Bóg zakrywa nasze oczy swoją dłonią. What is this hand? Czym jest ta ręka? Hand with a nail. To jest ręka przebita gwoździem. Boża ręka. I died for you. Ja umarłem za ciebie. I was hung on the cross. Wisiałem na krzyżu. This is only way sinner can survive. Tylko w ten sposób grzesznik może przeżyć. Otherwise, a jeśli nie? Even Moses all by himself. To nawet sam Mojżesz. If Moses, when God was passing by, gdy Bóg przechodził obok Mojżesza, Moses come out rock. Gdyby Mojżesz wyszedł wtedy z tej rozpadliny skalnej, ja chcę Cię zobaczyć, Boże. Co by się stało? Oczywiście natychmiast zginąłby. To właśnie jest ta definicja zabijania. Bóg nie chciał, aby to przydarzyło się Mojżeszowi. Nawet w przypadku Mojżesza Bóg chciał, aby on pozostał w Jezusie. So, there is a killing. I dlatego jest coś jak zabijanie. But I want you to know this. Ale chciałbym, żebyście to wiedzieli. Is it intention of God? Czy taka jest Boża intencja? No. Nie. God has no intention for Moses to be killed. Bóg nie miał zamiaru, aby zabić Mojżesza. But Moses can be killed. Ale Mojżesz mógł być zabity. By the power of God. Mocą Bożą. Without knowing this, arguing, God kills, God don't kill. It's silly. Tak więc jeśli ktoś tego nie rozumie i kłóci się, czy Bóg zabija, czy nie zabija, to jest to czymś bardzo głupim. Don't be swept by this simplistic, sinful understanding. Nie starajcie się dać ograniczyć takim jakimś bardzo prostym wyjaśnieniom, które komplikują wszystko. There's so much simplistic explanations. To jest takie zbyt proste wyjaśnienie tej sprawy. Satan devised that. A szatan wykorzystuje to i powoduje rozdwojenie, to split the churches. Aby spowodować rozłam w Kościele. So, there is killing. Tak więc jest coś takiego jak zabijanie. God never intend to kill. Ale pamiętajcie, że Bóg nigdy nie ma takiej intencji, aby zabijać anyone. Kogoś. That's for sure.
I co do tego możemy mieć pewność. But by the power of God, ale poprzez Bożą moc people can be killed. Ludzie mogą ulec zniszczeniu. Is that clear? Czy to jest jasne? Let me just show you just one verse here. Pozwólcie, że pokażę wam jeden werset. John 12:27. Ewangelia Jana, dział 12, wiersz 27. It is Jesus at the Gethsemane. Czytamy tutaj o Jezusie, który znalazł się w ogrodzie Getsemane. Read it. 27:28. Wiersz 27 i 28, 12 rozdziału. Teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Okay. There was a voice. The voice said, ten głos Boży powiedział, I have both glorified it and will glorify it again. Uwielbiłem i uwielbię. There was a voice of God. To był Boży głos. Who heard this voice? Kto słyszał ten głos? Jesus and everyone else. I wszyscy, którzy znajdowali się w jego otoczeniu. How somebody else heard this voice? W jaki sposób inni mogli usłyszeć ten głos? 29. Wiersz 29 tego samego 12 rozdziału. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. There are many different opinions. Okazało się, że pojawiło się wiele różnych interpretacji tego, co usłyszano. To był ten sam głos for Jesus, dla Jezusa. It was a clear word. To było czyste, jasne słowo. For someone else, a dla kogoś innego? It was, sounds like angels. To brzmiało jak anioł z nieba, który przemówił. For somebody else, a dla jeszcze kogoś innego? It was like a thunder. To był grom. Depending upon what kind of spiritual condition you're in. W zależności od tego, w jakim stanie duchowym znajdowały się te osoby. God's wonderful word. Boże cudowne słowo. Can be lethal to you. Może być czymś śmiertelnym dla was. Therefore, by the word of God. Dlatego przez słowo Boże. People can be killed. Mogą ludzie również zginąć. Is this intention of God? Ale czy taka jest Boża intencja? No. Nie. Is it clear now? Czy to jest teraz jasne? Don't ever go out and say, nigdy nie wychodźcie na zewnątrz i nie mówcie, Sengli teaches God does not kill. Sengli naucza, że Bóg nie zabija. I don't want to hear that. Ja nie chcę słyszeć czegoś takiego. Don't be too simplistic. Nie upraszczajcie tego wszystkiego w ten sposób. Be deeper and have a holier understanding. I starajcie się dążyć do tego, aby mieć takie święte zrozumienie. What is written in the law? Ważne jest to, co napisane jest w prawie. But do you know what's more important? Ale wiecie, co jest jeszcze ważniejsze? One day, a lawyer came to Jesus. Któregoś dnia przyszedł do Jezusa nauczony w piśmie. And lawyer asked Jesus. I zapytał Jezusa. What shall I do to be saved? Co mam uczynić, aby być zbawionym? You know what Jesus answer was? I wiecie, jak odpowiedział Jezus? Jesus said, Jezus powiedział, what is written in the law? Co napisano w prawie? Is it everything Jesus said? Ale czy to wszystko, co powiedział Jezus? Of course not. Oczywiście nie. Then Jesus said, następnie Jezus powiedział, how do you read of it? Jak to czytasz? The two things. Dwie sprawy. What is written? Co jest napisane? And how do you read it? I jak ty to czytasz? Many Adventists think what is written is important. Wielu adwentystów myśli, że ważne jest to, co czytamy. But do we really know how should we read? Ale czy naprawdę wiemy, jak powinniśmy to czytać? This is found in Luke chapter 10. To znajduje się w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10. I want to open the Bible Nehemiah chapter 8. Najpierw chcę, byście otworzyli ze mną Biblię na księdze Nehemiasza, rozdział 8. Księga Nehemiasza, rozdział 8. In Nehemiah chapter 8, the people came back from Babylon. W rozdziale 8 księgi Nehemiasza czytamy o tym, że lud Boży wrócił z Babilonu. Finally after the 70 years of exile. W końcu po 70 latach niewoli. And then they found the law of Moses. I znaleziono prawo Mojżesza. And they begin to read that. I zaczęto czytać to prawo. And Nehemiah
was the governor, chapter 8, verse 9. Wiersz 9, rozdział 8. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici. Yeah, people wept. Ludzie płakali. When they heard the law. Gdy usłyszeli prawo. Do you have tears in your eyes when you hear the law of Moses? Czy macie łzy w oczach, gdy czytacie prawo Mojżeszowe? No. Nie. Why did they cry? Dlaczego więc oni płakali? After reading Moses' law? Po przeczytaniu prawa Mojżeszowego? According to it is written. Według tego, co zostało napisane. There's no reason to cry. Nie ma żadnego powodu, aby płakać. We should be always scared. Zawsze powinniśmy się raczej bać. Well, Moses' law says. Dlatego, że prawo Mojżeszowe mówi, if anyone commit adultery, że jeśli ktoś popełni cudzołóstwo, to trzeba go ukamienować. Yeah. Tak? And, if anyone break your teeth, jeśli ktoś złamie wam ząb, you should break the other guy's teeth. To powinniście oddać mu tym samym. Cheek. Policzek. You should punch the cheek. Jeśli ktoś uderzy was w policzek. That's how Moses' law is written. W taki sposób zostało napisane prawo Mojżeszowe. Dlaczego więc ci ludzie płakali? Po przeczytaniu prawa Mojżeszowego. Ellen White says. Ellen White mówi. Moses' law reflects character of God. Że prawo Mojżeszowe odbija Boży charakter. Wow. These people came from Babylon. Ci ludzie właśnie wrócili z Babilonu. It looked like they found the character of God in the Moses law. Wygląda więc na to, że oni w prawie Mojżeszowym odkryli Boży charakter. That's why the love of God touched their heart. I to dlatego miłość Boża dotknęła ich serc. And activated their tear gene, I guess. I uaktywniła ich geny, które powodują, że człowiek płacze. They found the beauty. Odkryli piękno. They found the love. Znaleźli miłość. In the Moses law. W prawie Mojżeszowym. Can we find it? Czy my możemy też znaleźć tam miłość? I think Nehemiah did a wonderful job. Myślę, że Nehemiasz zrobił coś wspaniałego. Nehemiah, first of all, he read. Nehemiasz najpierw czytał. According to how it is written. Czytał najpierw to, co zostało napisane. Then Nehemiah explained it. A potem wyjaśniał to, co było tam napisane. What it really, truly means. Wyjaśniał prawdziwe tego znaczenie. What is written is the fact. To, co jest napisane, jest tylko faktem. How do you read is the truth. Ale to, w jaki sposób czytacie, może być prawdą. In the written word of the Moses law. W napisanym słowie prawa Bożego, prawa Mojżeszowego. It is extremely difficult to find the love of God. Jest bardzo ciężko znaleźć miłość Bożą. We must see the love of God. Ale my musimy widzieć tam Bożą miłość. In the Moses law. Właśnie w prawie Mojżeszowym. Let me go back to the Matthew chapter 19. Pozwólcie, że wrócę do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 19. Yeah, before I go to Matthew, ale zanim udamy się do Ewangelii Mateusza, let me go to the Deuteronomy chapter 24. Najpierw otwórzmy księgę, piątą księgę Mojżeszową, rozdział. This is very, 24. Very strange law. To jest bardzo, bardzo dziwne prawo. This is law about Moses' law about divorce. To jest prawo Mojżeszowe mówiące o rozwodzie. Well, I guess the woman today should be so happy that you are not born at that time. Myślę, że dzisiaj kobiety powinny cieszyć się, że nie urodziły się w tamtych czasach. According to the Moses law, dlatego, że według prawa Mojżeszowego you can let your wife go anytime you want. Po prostu mąż mógł pozbyć się swojej żony, kiedy okay. tylko chciał. This is Moses law regarding divorce. Tutaj jest właśnie opisane prawo Mojżeszowe związane okay. z rozwodem. Would you read verse 21? 24 rozdział i wiersz. Wiersz pierwszy. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. How simple. To jest bardzo proste. You don't have to talk to a lawyer. Nie musicie rozmawiać z żadnym prawnikiem. You don't have to go to court. Nie musicie udawać się do sądu.
You found out something you don't like about your wife. Coś odkrywacie, coś co wam się za bardzo nie podoba. And just give her. Po prostu piszecie jej tylko coś. Ja, Sengli, rozwodzę się z tobą. And give it to her? I wręczacie jej taką kartkę. And that's it? I dziękuję bardzo. Do you like it? Podoba się wam to? Look, then verse 24, verse 2. A teraz wiersz drugi. Jeżeli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego. And at verse 3. I wiersz trzeci, a także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo też jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze. And verse 4. I jeszcze czwarty wiersz, to ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan Bóg Twój daje Ci w dziedziczne posiadanie. Does this Moses law reflect the character of God? Czy to prawo mojżeszowe odzwierciedla Boży charakter? Does it? Tak? No. Nie. There's no forgiveness. Nie ma tutaj przebaczenia. The wife make mistake? Żona popełnia błąd. You should go. Może sobie iść. Only wife make mistake, right? Tylko żony popełniają błędy. The wife can never divorce her husband. Żona nie może sobie pozwolić na wypisanie takiego listu rozwodowego mężowi. Strange law. Dziwne prawo. I don't think this reflects. Ja nie myślę, że to odzwierciedla Boży charakter. But the Pharisees and scribes, ale faryzeusze i nauczeni w piśmie, they are swearing this reflects character of God. Ale oni widzieli w tym odbicie Bożego charakteru. Wow, what a God! Co za Bóg! Jakiego Boga oni mieli? Everybody in Israel. Tak więc każdy w Izraelu, they had this kind of God. Miał takiego Boga. When you commit adultery, gdy popełniliście cudzołóstwo, stoned them to death. Wtedy ukamienowano was na śmierć. That was the character of God. I to było zgodne według nich z Bożym charakterem. And God in heaven looked down, a Bóg z nieba patrzył na to wszystko. He was so frustrated. I on był tak sfrustrowany z tego powodu. Because his people misunderstand him. Dlatego, że ci ludzie po prostu nie rozumieli go we właściwy sposób. Misrepresent him. I przedstawiali go również w fałszywy sposób. That's another reason why God had to send his son Jesus. I to kolejny powód, dla którego Bóg musiał posłać swojego syna Jezusa. To reveal to them that the aby true character. Objawić im ten prawdziwy Boży charakter. And when Jesus came, i kiedy Jezus przyszedł, and he revealed the true character, i objawił prawdziwy charakter Boży, they rejected. To oni odrzucili to. Oh, this is not God. Nie, to nie jest Boży charakter. Our God wants to kill. Nasz Bóg chce zabijać. What is character of God? Jaki jest więc ten Boży charakter? In the time of Nehemiah, w czasach Nehemiasza, people must saw the character of God. Ludzie musieli widzieć Boży charakter. The beauty. Jego piękno. That's why they are touched. To dlatego byli poruszeni. That's why they wept. I dlatego płakali. Can we wept? Czy my możemy płakać? Can we cry? Czy możecie płakać? We must find out. Musimy to odkryć. Let's go to the Matthew chapter 9. Przejdźmy teraz już do Ewangelii Mateusza. 19. Rozdział 19 Ewangelii Mateusza. And verse 3. I wiersz trzeci przeczytajmy. Go ahead, read it. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? The question is very, very interesting question. To jest bardzo interesujące pytanie. Look at it. It says, popatrzcie na to. Can we divorce a wife for just any reason? Czy możemy rozwieść się z żoną dla każdej przyczyny? And Jesus answers. A Jezus odpowiedział, verse 4, go ahead. Wiersz czwarty. A on odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I wiersz piąty i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. One flesh. Jedno ciało. Do you know what does it mean, right? Wiecie, co to znaczy, prawda? It cannot be separated. Nie można tego oddzielić. One flesh. Jedno ciało. And then Pharisees and scribes says,
A wtedy faryzeusze i nauczeni w piśmie powiedzieli: this is no good. To nie ma w tym nic dobrego. That means they cannot divorce. To znaczy, że oni nie mogli się rozwodzić. So Pharisees ask. Więc faryzeusze zapytali. So okay, verse 6. Let's read. Wiersz szósty. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. And I think this verse is very important verse. Myślę, że ten wiersz jest bardzo dla nas ważny. This verse need a deeper explanation. I dlatego musimy głęboko zastanowić się i wyjaśnić ten fragment. Rather than black and white. No divorce. Aniżeli traktować to jak czarno na białym i powiedzieć żadnego rozwodu. Lots of people read this verse that way. Niektórzy ludzie właśnie czytają w ten sposób ten fragment. You know, I have met so many people came to me. Spotkałem wielu ludzi, którzy przychodzili do mnie. That one wife hate her husband. Pewna żona na przykład, która nienawidziła swojego męża. Her husband happened to be a transvestos. Jej mąż był transwestytą. Because he enjoys a woman's outfit. Dlatego, że lubił ubierać się tak jak kobieta. She just hate him. A ona po prostu znienawidziła go z tego powodu. And she hate him. I ona po prostu nienawidziła go. But you know, she could not stand him, and she divorced him. Nie mogła tego znieść i po prostu rozwiodła się z nim. After her divorce. Ale po tym rozwodzie. She became so afraid. I strasznie bała się cały czas. Because she divorced him. Dlatego, że rozwiodła się z nim. Without her husband committing adultery. Pomimo tego, że jej mąż nie popełnił cudzołóstwa. And she sinned. I uważała, że zgrzeszyła. And she went back to her priest. Więc wróciła do swojego duchownego. I sinned. I powiedziała: ja zgrzeszyłam. I divorced my husband. Rozwiodłam się z moim mężem. And the priest asked her. I wtedy ten kapłan zapytał ją: did he commit adultery? Czy popełnił cudzołóstwo? She said no. Wtedy ona powiedziała: nie. But he was transvestus. Ale on był transwestytą. And you know what priest said? I wiecie, co ten kapłan powiedział? You have to remarry him back. Musisz z powrotem wrócić do niego i być jego żoną. Ona zaczęła się bać. You'll never be able to go to the heaven. I nigdy nie znajdziesz się w niebie, jeśli tego nie zrobisz. Wow. And she says, I can do everything in the church to go to heaven except marrying him back. Więc ona powiedziała, że mogę robić wszystko, co tylko trzeba robić, co można robić w kościele, ale nie chcę wracać do niego. Then priest says, I don't know whether it's possible. Wtedy ten duchowny powiedział: nie wiem, czy to jest możliwe. Maybe God will be able to forgive you if you do such a good job in the church. Możliwe, że Bóg wybaczy ci, jeśli ty będziesz naprawdę dobrze pracować w kościele. So she was ordered to clean the old bathrooms in the church. Więc ona cały czas robiła porządki w kościele i czyściła łazienki. Toalety. So she cleaned the toilets. Więc czyściła toalety. But she was not sure whether she's saved or not. Ale nie miała pewności, czy już może oczekiwać zbawienia, czy nie. She was living under the fear. Ciągle żyła w strachu. But she was known to be the best church member. Ale znana była z tego, że była najlepszym członkiem kościoła. Because she would never do anything bad. Dlatego, że nigdy nie robiła niczego źle. And she's getting sick. I w końcu zachorowała. She's having insomnia. Cierpiała z powodu bezsenności. Arthritis. Artretyzmu. She's depressed. I pojawiła się depresja. She has no joy. Nie miała żadnej radości. And she went to hospitals. I w końcu trafiła do szpitala. Was given some prescriptions. I przepisano jej pewne leki. Nothing working. Ale to nie zdawało egzaminu. And then finally someone told her to go to New Start. I w końcu ktoś powiedział, aby zastosowała program New Start. She became my patient. I ona została moją pacjentką. And she talked to me all this story. I ja opowiedziałem jej tę historię. And she was full of guilt. Ona była cały czas przepojona tym poczuciem no winy. Assurance of salvation. Nie miała żadnej pewności zbawienia. Then I showed her this. Wtedy pokazałem jej to. You know what she says? I wiecie, co ona powiedziała? She says, I know, Dr. Lee. I powiedziała: ja wiem, doktorze Lee.
I should never divorce. Nigdy nie powinna była się rozwodzić. I said, let me explain this to you. Więc powiedziałem, proszę mi pozwolić wyjaśnić to. She said, go ahead. Więc powiedziała, proszę bardzo. I said, powiedziałem she, więc, she was the nurse, ona była pielęgniarką, that the ex-husband is doctor. A jej mąż, ten były mąż, był lekarzem. He makes lots of money. I on zarabiał dużo pieniędzy. So first of all, I asked, tak więc zapytałem ją, did you love him? Czy kocha pani swojego męża? She said, no. Ona powiedziała nie. Why did you marry him? Dlaczego więc związała się pani z nim? Because he was making lots of money. Dlatego, że on zarabia dużo pieniędzy. Where did you have a wedding ceremony? Gdzie odbyła się wasza ceremonia zaślubin? In the church. W kościele. And who conducted wedding ceremony? A kto prowadził tę ceremonię? Priest. Kapłan. So you're married in the name of God. Tak więc związaliście się w imieniu Bożym. She said yes. Tak, powiedziała. Is this real marriage? Czy to jest rzeczywiste, prawdziwe małżeństwo? Do you think God put you together? Czy myśli pani, że to Bóg związał was tym węzłem małżeńskim? Or it was just your sinful desire for money? Czy to tylko wynikało z tego grzesznego pragnienia pieniędzy? She says it was clear that it was my sinful desire for money. Więc ona powiedziała, że dla niej to było już jasne, że ten ślub wzięła w wyniku tego pragnienia zdobycia pieniędzy. I said, who put you together? Więc znów powiedziałem, kto związał was razem? Was it God? Czy to był Bóg? She says no. Powiedziała wtedy nie. Then I said, wtedy powiedziałem, my dear sister, moja droga siostro, you committed bigger sin than divorce. Teraz popełniłaś większy grzech, poślubiając tego drugiego mężczyznę, aniżeli wcześniej rozwodząc się. Because you used the name of God in vain. Dlatego, że na próżno użyłeś Bożego imienia. You already sinned. Ty już zgrzeszyłaś. Much bigger sin. I to było wiele większy grzech. You've been telling God lie that you love him. Więc mówiłaś Bogu kłamstwo, twierdząc, że kochasz tego człowieka. You used the church. Wykorzystałeś też Kościół, you used the priest, duchowną osobę. And the priest even told you that God put you together. I ten duchowny powiedział, że to Bóg związał was. What a hypocrisy. Co za hipokryzja. Then she began to cry. I więc ona zaczęła płakać. Oh, doctor, I'm hopeless. O doktorze Lee, ja jestem w beznadziejnej sytuacji. I don't think I can go to heaven. Ja myślę, że nie mam szans, aby znaleźć się w niebie. Oh, I didn't know I'm such a sinner. Jestem taką grzeszną osobą. She found out bigger sin. Ale w końcu odkryła większy grzech. She was hiding in her subconscious. Grzech, który był ukrywany przez nią w jej podświadomości. And you know what I said? I wiecie, co powiedziałem? But my dear sister, moja droga siostro, I showed her John 3:16. Pokazałem jej fragment z Ewangelii Jana, 3 rozdział, wiersz 16. He says, whosoever, który mówi, ktokolwiek, it includes you, włącznie z tobą, whosoever, każdy, believes in the blood of Jesus, kto wierzy w krew Jezusa. Jesus, więc ona powiedziała, I am forgiven. Moje grzechy zostały wybaczone? I said, yes. Powiedziałem tak. Then she says, but doctor, I'm confused. Więc powiedziała dalej, ale doktorze Lee, ja nie rozumiem nic z tego. It says I cannot divorce. Przecież to jest napisane, że ja nie mogę się rozwodzić. Then I can do anything, then I just be saved. Więc mogę robić wszystko i tak będę zbawiona? And I have to explain this to her. Wtedy musiałem jej to wyjaśnić. This does not say you cannot divorce. Tutaj nie jest napisane, że możecie brać rozwód. Does it say? Czy tutaj czytamy coś you takiego? Cannot divorce? Że nie możecie brać rozwodu? I'm not here to justify any divorce. Ja nie jestem tutaj po to, aby usprawiedliwiać jakikolwiek rozwód. And to me it looked like this. Według mnie to właśnie tak wygląda. Therefore what God has joined together. Dlatego co Bóg złączył. Is our marriage really God joined together? Czy nasze małżeństwa są takimi małżeństwami, które zostały połączone przez Boga? In her case. W twoim przypadku? It was obviously not. W jej przypadku. W tamtym przypadku na pewno tak nie było. And I said to her. Więc wtedy powiedziałem do niej. Do you know why you divorced him? Czy wiesz, dlaczego rozwiodłaś się z nim? Because God did not join you together.
Dlatego, że Bóg nie związał nas razem, powiedziałeś. It was your sinful desire. To wynikało z twojego grzesznego pragnienia, powiedziałeś. It was Satan's plan. I zgodne to było z planem szatana. To ruin you. Aby zrujnować twoje życie. To separate you from God. Aby oddzielić cię od Boga. It was Satan's plan. To było zgodne z planem szatana. And anyway, so that's why whenever I go to the wedding ceremony, tak więc kiedykolwiek ja udaję się na ślub, and people ask me to be a wedding master, i ludzie proszą mnie, abym był takim gospodarzem tego ślubu, my comment on the marriage is not that kind. Wtedy ja w odpowiedni sposób komentuję całą tą uroczystość. I'm asking bride and bridegroom in front of me publicly. Wtedy zadaję pytanie oblubienicy i oblubieńcowi, którzy stoją przede mną. Do you believe, both of you, believe that czy oboje wierzycie? Czy oboje wierzycie? Truly God joined you together? Że Bóg naprawdę łączy was w jedno? Or your selfish desires put together? Czy to może połączone są te grzeszne pragnienia? And I do not wait for the answer. I nie czekam na odpowiedź. I make my own conclusion. Po prostu przedstawiam swoje własne zdanie na ten temat. And I say, i mówię, 99% it'll be result of your selfish desires. Osób, które biorą ślub, to właśnie biorą to w wyniku takich samolubnych pragnień. Now, by having this marriage, i teraz już w wyniku tego małżeństwa you're having the opportunity, będziecie mieć możliwość, for God to join you together. Aby Bóg łączył was w jedno. I know you are so happy right now. Wiem, że teraz jesteście tacy szczęśliwi. But you'll see the difference after one month. Ale po upływie miesiąca już zauważycie różnicę. You'll begin to realize there's such a difference between you. Zaczniecie uświadamiać sobie, jakie pojawią się różnice między wami. You'll find the problems each other. Zauważycie u siebie różne problemy, wady, which you couldn't find when you're engaged. Których wcześniej, w czasie, gdy byliście zaręczeni, nie mogliście znaleźć. Then you'll find out. I wtedy zauważycie. Why did I marry her? I będziecie mówić, dlaczego ja poślubiłem ją. Oops, I made a mistake. O, popełniłem błąd. Every marriage goes through that. Każde małżeństwo musi przez to przechodzić. And that's the time both of you i to jest właśnie czas, kiedy oboje musicie zbliżyć się do siebie jeszcze bardziej. And finally invite Holy Spirit. I w końcu zaprosić Ducha Świętego. To join you together. Aby On złączył was, połączył was razem. Because without God's power, dlatego, że bez Bożej mocy you'll find out, odkryjecie, humanly, it is impossible for you to have a happy marriage. Że dla was samych, o własnych siłach jest to niemożliwe, abyście mogli utworzyć takie szczęśliwe małżeństwo. May God bless you. Tak więc niech Bóg błogosławi was. That you may ask His help. Tak, abyście mogli prosić o Jego pomoc. It could be next week. To może mieć miejsce w przyszłym tygodniu. But probably one month later. Ale prawdopodobnie miesiąc później. You have to pray to God. Będziecie modlić się do Boga. O, God, o Boże, I made mistake. Popełniłem błąd. Please put us together. Proszę, połącz nas razem w jedno. If you become successful. I jeśli odniesiecie sukces, if God finally comes to you, jeśli Bóg w końcu przyjdzie do was and marry you, i połączy się z wami takim związkiem then, małżeńskim i was zwiąże w jedno, then, wtedy no one can separate you. Nikt nie będzie mógł was oddzielić. This is what it means. I to właśnie ma takie znaczenie. And she hold my hand. Wtedy ona uchwyciła mnie za rękę. O doktorze, showing me the truth. Dziękuję, że zechciałeś podzielić się ze mną tą prawdą. And showing me Jesus. I że zechciałeś pokazać mi Jezusa. Oh, I am liberated. Teraz jestem uwolniona. What an endorphin. Ile endorfiny ta kobieta miała. All her genes were exploding. Wszystkie jej geny eksplodowały. She says, yes. I powiedziała tak.
She says, Dr. Lee, powiedziała doktorze Lee. I've been going to church for 45 years. Ja chodziłam do kościoła przez 45 lat. I never rejoiced this way. I nigdy nie cieszyłam się w taki sposób. I was living under the guilt all the time. Ciągle żyłam w poczuciu winy. What's wrong with me? What's wrong with my church? Dzieje się ze mną i z kościołem. It was my opportunity. To była taka możliwość, jaką miałem, aby jej przekazać tę prawdę. I wtedy powiedziałem jej, you have been taught that kind of God, you know. Nauczano ci właśnie takiego Boga. I have this beautiful God. Ja mam takiego pięknego Boga. You want to join to my God? Chcesz przyłączyć się do tego mojego Boga? I'm willing to teach you. Ja jestem chętny, aby nauczać cię o nim. She said, więc ona powiedziała, your church is Adventist church? Czy twój kościół to kościół adwentystów? Yes, we believe in God this way. Tak, my wierzymy w Boga właśnie w taki sposób. See, it is love of God. To właśnie miłość Boża. It is a beauty of God. To piękno Boże. It's not the preciseness of the doctrine. A nie jedynie jakaś dokładność, precyzyjność doktryn. When they find the beautiful God, kiedy ci ludzie odkrywają piękno Boże, they don't mind the precise doctrine. Wtedy nie przeszkadza im ta dokładność, precyzyjność doktryn. But even though they have all the precise facts of the doctrine, ale nawet jeśli mają te wszystkie dokładnie przedstawione doktryny, if character of God is same as previous church, jeśli charakter Boga w tym kościele będzie taki sam, jak w tym kościele, w którym ta osoba była wcześniej, they don't really see the good reason to change. To oni nie mają żadnego powodu, aby cokolwiek zmieniać. And here we have the beautiful character of God. A tutaj my możemy cieszyć się tym pięknem Bożego charakteru. See, this morning time is already up. No teraz niestety nie mamy już czasu, właściwie skończył się już. Just beginning, actually. A ja właściwie dopiero zaczynam. I'll continue tomorrow. Tak więc jutro będę to kontynuował. Then the Pharisee says, więc ci faryzeusze powiedzieli, how come Moses, verse 8, jak to się stało, że Mojżesz? Yeah. They say, it is written. Więc oni powiedzieli, jest napisane. Moses said, Mojżesz tak powiedział. You know what Jesus says? A wiecie, co Jezus mówi? This is very important, which I'll continue on tomorrow morning. To jest bardzo ważne i jutro będę rozwijał to zagadnienie. Jesus said to him, Jezus powiedział do nich, Moses, because of Mojżesz, z powodu zatwardziałości waszych serc. Jesus said this. Jezus powiedział to. Oh, you're talking about Moses? O, wy mówicie o Mojżeszu. Oh, it is because of your heart is so hard. Więc było tak dlatego, że wasze serca są takie zatwardziałe. Then he says, but from the beginning. Więc dalej mówi, ale od początku. Originally. Pierwotnie. It wasn't so. Tak nie było. You know, God can give this kind of law. Bóg może dać takie prawo. To the people. Ludziom, which is not originally the way it should be. Może dać takie prawo, które nie jest takim pierwotnym prawem, na początku nie było ono takim. That's the character of God. Na tym właśnie polega ten Boży charakter. God is not just black and white. Bóg nie opiera się jedynie na tym czarnym i białym. We'll get into this part tomorrow morning. Ale jutro jeszcze wrócimy do tego. It was not originally so. Tak nie było na początku. But this morning, ale dziś rano, you know, this divorce issue is a very serious issue today. Ten problem związany z rozwodami jest czymś bardzo poważnym dzisiaj. And I want you to know, i chciałbym, żebyście wiedzieli, the truth of the Moses law. Znali prawdę związaną z prawem Mojżeszowym. Praise the Lord. Chwała Panu. Amen. Amen.